Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Życie i moi drodzy, wszyscy jeszcze sobie smacznie śpią, ale to dobrze, bo ja wam trochę opowiem o dzisiejszych planach. Chciałbym, żeby po pierwsze Przemek skończył rakietę, chociaż domyślam się, że może mu się to nie udać, bo tam jest chyba w połowie produkcji. Elka dzisiaj chyba idzie do pracy, czy ma wolne? Tak, Elka idzie, Przemek ma wolne, więc on sobie tą rakietę skończy. No i Martyna idzie. I słuchajcie, jak oni już wszyscy wrócą sobie do domu po tej ciężkiej harówie w pracy, to czeka ich przeprowadzka. Pewnie już też po tytule filmu widzicie, będziemy się dzisiaj przeprowadzać. I właśnie muszę pamiętać tylko o tym, żeby spakować niektóre graty, które będą potrzebne. Na przykład jak ta rakieta, albo tutaj mamy naszą kochaną Luncię, więc ona też musi pójść z nami, no bo sobie tego nie wyobrażam. Pszczoły, myślę, że to nie są jakieś takie super turbo obowiązkowe. Co za kotek? Nie wiem, jaki kotek, bo już mi uciekł. No. Czekajcie, tak jeszcze się trochę porozglądam, co by tu jeszcze zabrać w razie czego. Myślę, że choinkę możemy wziąć sobie. Nie wiem, co by, słuchajcie, jeszcze zabrać. Jestem też ciekawy, jak wam się spodoba dom, w którym będą mieszkać. My go razem z Essenem robiliśmy w architektach, natomiast ja go trochę jeszcze przerobiłem, ale nie wewnątrz. Wewnątrz został prawie taki chyba sam, jak był, tak mi się wydaje. Natomiast zmieniłem trochę zewnętrze, bo tak naprawdę ogrodem się w ogóle nie zajęliśmy wtedy. Czekajcie, tak patrzę, co tu jeszcze można zabrać? Czy coś z dołu? Nie, pralki raczej nie. Bieżnia, jakieś te rzeczy. Nie wiem, słuchajcie, czy ja wszystko... Czy ja wszystko mam, żeby potem się okazało, że nie mam? Może ten termostat, chociaż termostat możemy kupić zawsze. I jestem też bardzo ciekawy, ile zostanie im pieniędzy po tym, jak się wyprowadzą i kupią nowy dom, bo obawiam się, że może być bardzo ciekawie. Dlatego, że ten dom kosztuje, znaczy łącznie ta ich tutaj wartość tego wszystkiego jest 140, chociaż nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie, bo teraz na koncie mają 94 tysiące simulonów. A czemu ty już wstałaś? Co ty tu? O, nie. Jakie... Proszę to zostawić. Zostaw te ciasto. Weź sobie coś normalnego. Nie jest cukru z rana. Martyna, tu zobacz. Weź porcję. Zostaw to. Patrzcie, no, powiedziałem, żebyś to zostawiła. Zostaw to. Tu weź, bo to się zaraz zepsuje. Tego nie schowałem w ogóle. Nie wierzę. Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Elka śpi, Przemek śpi, tylko jemu chce się iść do toalety. Zapomniałem o tym jedzonku tu, no i teraz patrzcie. Ela ugotowała i się zepsuje, no. Powiedz mi, Martyna, czy ty potrzebujesz czegoś do pracy? Sprawność fizyczna. A jak u ciebie jest z tą sprawnością fizyczną tutaj? No halo, tu chcę. No, tu chcę. Sprawność... Ojej, nie wiem, czy ty dasz radę. Na którą ty masz? Na 8. W sumie... Może i byś dała radę, chodź. Podnoszenie ciężarów, chodź, szybko. Bo domyślam się, że w nowym domu będą dość srogie rachunki chyba. Chociaż zobaczymy. No pompuj. O, Elka wstała. Aha, i ona też, jaka matka, taka córka. Jedna i druga zaczynają od ciasta dzień. No czy wyście powariowały? Zepsucia, to ja to wyrzucę już tu. Co jest, Ela? Ty do pracy idziesz normalnie, Martyna, tam cicho. Smakuje? Cudownie. Nie do wanny. Tu jest prysznic. Ale wbiłaś ten punkt, czy nie? No pewnie, że nie, bo po co? Trudno. Jeszcze mogłaś trochę poćwiczyć. A gdzie jest Przemek? Boże, on to... Gdzie to krzaka? Troglodyto jeden. Do łazienki. Ja nie wiem. Dobra, i weź sobie, wyrzuć zepsute jedzenie po pierwsze. Po drugie, weź resztki. Elka, czy ty się czujesz dobrze w sumie? To możesz sobie też skorzystać zaraz. Jak Przemek skończy korzystanie. Może skończy. No już, ale już skończył, no zobacz. To było idealnie wymierzone. Skorzystaj. I czemu ty znowu w tej kurtce siedzisz? Jeszcze sobie weź siku, zrób szybko. Jezu, ona była tak bardzo brudna, że musi się kąpać pół godziny, naprawdę? Dobra.
Ela, prysznic jest przed pracą, tak, tak, bo ty masz na 10 z tego co pamiętam. Ty masz na 8? Jakim cudem ty masz na 8? No to trochę się spóźnić, trudno. Przemuś, mój drogi, pokaż ty mi się tu. Aha, bierzesz sobie jedzonko, posprzątałeś wszystko, to trzeba było posprzątać? Okej, okay, super. To jak zjesz, to pójdziesz robić tą rakietę, bo ja bym chciał, żebyś to w końcu zrobił dzisiaj. I mam nadzieję, że tobie się to uda. No laski do pracy, halo! Dobra, Elka poszła, pracuj ciężko, Martyna. Oczywiście pani spóźnialska dalej się ociąga. Godzinę później, cudownie. Pracuj ciężko, no i bardzo ładnie. I co, i Przemek to będzie robił? To mu się nauki kosmiczne zaliczają, ale patrzcie, to dopiero połowa. Dobra, jedziemy. Na przyspieszenie mam nadzieję, że dasz to... Co, jakie są bez... Co to w ogóle za sprzątaczka? O, tantiemy. W pośpiechu chcąc oddać pracę w terminie, Elka popełniła głupią literówkę, a tekst poszedł i już do druku. Czy Elka powinna przyznać się do swojej pomyłki, czy zwalić całą winę na korektora? Wyznaj. Sylwester będzie, pięknie. O Jezus. Serwis musi opublikować poprawkę, ale nie jest to wielki problem. Elka podjęła słuszną decyzję. No! Bo ona wie, że to jest mądra kobieta. Czy ty to zrobisz dzisiaj? Czy będziemy musieli tą rakietę do nowego domu wstawić i nie wiem, gdzie sobie ją postawiłem, bo chyba na dachu. Martyna musi podzielić się ze współpracownikiem niepochlebną opinią na temat wykonywanych przez niego obowiązków. W jaki sposób powinna to zrobić? Wprost i szczerze? W pakiecie z pochwałami. Wprost i szczerze. Martyna podchodzi do współpracownika i dzieli się bardzo szczerą opinią. Następnie razem opracowują plan, który pomoże rozwiązać problem. Martyna otrzymuje pochwałę od szefa za umiejętności współdziałania w pracy. O! Jezu, kim ty jesteś? Co to Czekajcie, bo ja już się pogubiłem. Ile tu jest tych sprzątaczek? Przecież była A to była ogrodniczka wcześniej, dobra. Już wszystko wiem. O, Madzia, dzwoń. Odbierz pewnie. Tak. Zostaw to. No zostaw to i pogadaj z Magdą i chodź, weź sobie prysznic. Ale możesz iść i rozmawiać, Przemek, naprawdę. Jezus. Na temat Simon... Naprawdę, Magda gada o Wojtku. No co za kuriozalna rodzina. Idź do tej łazienki, Przemku. I jak skończysz, to będziesz dalej kontynuował. Carry on. Zapraszam. Chodź już. Ja bym chciał, żebym tą rakietę skończył jednak, no. Bo ja nie wiem, gdzie ja to w tym nowym domu postawię. Tam naprawdę na podwórku, no i znaczy może i by było miejsce, ale jakby to wyglądało? Może szybciej budować? O, tak, wreszcie. Buduj. Buduj, bo tak, Elka przychodzi o 15, Martyna o 16, no to super, mamy bardzo mało czasu. No tego nie zrobisz, chociaż muszę tą rakietę zabrać ze sobą, no przecież kurioza. A chciałem zrobić takie fajne przyjęcie powitalne. O, Ela wróciła, dzień dobry. Zarobiła 500, a tu nie masz awansu żadnego? Prawie. A to Przemek był, czekajcie, Jezus. Ale ty w sumie też prawie, no. W sumie małżeństwo. Weź sobie resztki. A Przemek niech dalej sobie działa. Ty jeszcze z głodu tutaj wytrzymasz. Rób. Rób jak najwięcej się da. Elka tam sobie ogarnia się życiowo, dobrze. No i teraz Martyna, przyjdzie, trzeba gdzieś pakować, no. O. 760, bardzo ładnie. I ty też jesteś głodna, biedna, chodź. Weź sobie też resztki. Nie, ty. Ty. Weź sobie resztki. I myślę, że możesz sobie też skorzystać. A, zabawa jest. Dobra, to już nie wiem. To może pograj w coś na razie. Graj w imprezowy szał. A Elka jak? Też zabawa jej spadła. To też sobie zagrasz. Proszę bardzo. Przemek, jak ci idzie są raki? No już prawie.
No bo jak skończysz, zrobisz misję kosmiczną, to będzie super. No jest musimy, dobra. Trudno, chodź. Chodź, bo trzeba się przeprowadzać. Skorzystaj sobie i weź sobie też, zjedz resztki. A my tą rakietę, słuchajcie, zapakujemy po prostu do wyposażenia rodziny i ja ją zatargam. Nie ma innej opcji. Dwa dziewczyny, grajcie sobie. Martyna, no dołącz się przecież, no chodź. O, ty sobie dołączysz, Przemek sobie zje. Przemciu. A to krzesła wolnego nie ma w tym domu? Że się tak za... W ogóle, Elka, czemu to jest też siku? Co tu się... Chodź, bo chcę, żebyś była świeża w nowym domu, Magda. Chodź, pojedziemy się trochę zbłaźnić. Nie, no dzisiaj nie możemy, córcia, bo mają przeprowadzkę rodzice, no. Dobra. To tak, ja bym chciał do wyposażenia rodziny na pewno zabrać rakietę. Na pewno zabrać Lunę. Co my jeszcze możemy zabrać? Ten robot by się w sumie przydał. Choinkę też zabiorę. No, oddaj choinkę. I karton chyba też zabiorę, bo tam w tym domu nie ma kartonu, tak mi się wydaje. Czy jest tu coś ważnego, co powinienem zabrać? Bo nie wiem. No te medale, wiadomo, że medale tak. O. No trochę tych rzeczy już mają, dobra. Zajrzyj Martyny misia. Niech ma. Bo wiadomo. A co to jest za... Może tu nic nie widzę. Magda się wyprowadziła i w sumie wszystko zabrała chyba. A czy Elka i Przemek coś potrzebują na drogę? Jakąś pamiątkę, jakieś coś? Nie no, chyba nie. Żeby się, słuchajcie, nie okazało, że potem zapomnieli połowy rzeczy. Nie no, Martyna ma... Dobra, słuchajcie, to się przeprowadzamy. Czas to zrobić w końcu. Elka jako seniorka rodu, która gra idź siku. Jesus. I moja droga, ty to zrobisz. Przenieś rodzinę. Nastał ten czas, że trzeba zmienić domek. Słuchajcie, ja go, no, spędziłem dużo, dużo czasu na dekorowaniu. W sensie tego zewnętrza i tego, jak to wszystko ugryźć, żeby to było ładnie. Mam nadzieję, że spodoba się naszej rodzince i że spodobają się ich pokoje, sypialnie, gabinet i że to wszystko będzie takie fajne, funkcjonalne. Mam taką nadzieję. Pewnie też zastanawiacie się, do jakiego miasta się przeniosą nasi Simowie. Otóż postanowiłem, że będą mieszkać w trochę innym klimacie i zamieszkają w Del Sol Valley. Bo tam faktycznie zima jest trochę inna, ale w zimie mogą zawsze przyjechać do Wojtka i do Magdy, gdzie zawsze pada śnieg. Także będzie super. Dobra, przeprowadzamy się do Del Sol Valley. Teraz, który oni mogą mieć domek? Ten. Słuchajcie, on kosztuje 130 tysięcy. Jestem ciekawy, jak to tu wyjdzie. Jak sprzedamy meble? O Jezus, naprawdę? No w sumie to ich będzie stać w sumie. Ale jak zatrzymamy meble... Nie, dobra, sprzedamy je. Wyposażony dom, tak. W razie czego, słuchajcie, gdyby ktoś chciał mieszkać, wiecie, Wojtek albo Magda w tym domu kiedyś, to oni się już po swojemu urządzą. Jestem ciekawy, jak wam się spodoba, słuchajcie. I jak im się spodoba przede wszystkim. Ten odcinek z architektów wyszedł jakoś, słuchajcie, w połowie lipca? Początek lipca, jakoś tak. Moi drodzy, jest to ten dom, który mnie się tak strasznie podobał i którego zawsze chciałem mieć. Więc z przodu jest płot. Oprócz płotu jest żywopłot. Mamy tutaj taką antresolę z takim małym siedzonkiem, ogródkiem powiedzmy. W domku się chyba nic nie zmieniło, ale tutaj zabrałem te drzewa, dałem inny żywopłot. Są te takie dwa świecące drzewka. Jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale chciałem, żeby tu po prostu stały. W sumie one nie muszą być tak koło siebie.
O. Czeku, zjedziemy tu. Bardzo ładnie. I teraz tak, mamy ten pomnik Luny. A gdzie jest rakieta? Aha, jest rakieta, dobra. Luncia, będziesz miała pomniczek tutaj swój koło. O. Ja nie wiem, gdzie tą rakietę teraz... W ogóle co to jezioro tu robi? Boże, trzeba to sprzedać. Czekajcie, to... Gdzie ją po... Jak ona to będzie wyglądała? Jezus, to będzie przyszła jakaś komedia. Nie ma tu nigdzie miejsca, żeby to postawić na razie, żeby to stało, żeby on to skończył chociaż. Dobra, trudno, na razie tutaj to postawimy, może odlecisz w kosmos, to będzie dobrze. No dobra. Tutaj się nic nie pozmieniało, zmieniłem tylko tutaj dywan, bo to jest taki pokój gościnny. Uznałem, że wiecie, jakby Magda chciała wpaść, albo Wojtek, albo ktoś chciał zostać na noc, to właśnie to jest taki idealny pokój gościnny. Natomiast to jest pokój Martyny. Proszę bardzo. Ja i tego misia muszę tu gdzieś wcisnąć. Jeszcze nie wiem gdzie, na biurko. O. Jest twój misio. I czekajcie, tutaj potrzebuję tą gablotę. Gdzie jest ta gablota? Tu jest ta gablota. Tylko nie wiem gdzie ją... O, tu ją wciśniemy. To chyba Sim musi kliknąć, tak mi się wydaje. Tak, tak czy nie? Chyba to trzeba Simem zrobić. Chociaż nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, co to jest. Czemu nie mogę tego sprzedać? Dobra, te kartony to też byśmy w sumie gdzieś musieli postawić, jakby nie patrzeć. Może tak tutaj. No i rumba. Rumba pójdzie na dół. Myślę, że do salonu, tylko jeszcze nie wiem gdzie ją... Nie, do przedpokoju nam, czekajcie. O. Może niech tu sobie stanie po prostu. Proszę bardzo. Także mamy. Mamy! I jest nasz kochany domek. Biesek, ja go uwielbiam, po prostu go kocham nad życie. No cudownie jest. Dobra, to teraz tak. Ja bym chciał, żebyśmy ustalili, że to są drzwi wejściowe. Aha, jak, są już jako... Dobra. To teraz tak. Przejmij na własność. Nie, to Martyna przejmie swoje łóżko na własność. O. Dobra. Co ty potrzebujesz? Zabawa. To słuchajcie, skorzystamy sobie z Xboxa. Graj. Imprezowy szał. Zapraszam serdecznie. Elka by mogła w sumie, słuchajcie, coś ugotować w nowej kuchni. Chyba, że tutaj się... A, są resztki. Ale to zrób wystawny posiłek. Nie, czekajcie, wykwintny. Wykwintny posiłek, Ela. O. Niech będzie ten koktajl z krewetek, a Przemek... Co ty już? Gdzie ty już? Nie! Chodź tu i kontynuuj budowanie, zapraszam. Przestań mi się w tą kurtkę przebierać! Noż... Trzepnę go. No, także... Jest nowy dom, słuchajcie, przeprowadzili się w końcu. Sypialnia Elki i Przemka mi się strasznie podoba z tą otwartą łazienką. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak oni będą tutaj się z tego tutaj zadomawiać i korzystać. Zobaczymy. No dobra, Elka, robisz? O, pięknie. Zobaczcie, tutaj kwiatuszek sobie zwisa. Szklaneczki, kieliszki są. Tylko tutaj myślałem o jakiejś takiej, wiecie, imprezie, żeby to przywitać tutaj wszystkich czy coś. Dobra, rób te nauki kosmiczne tam. W sensie, buduj tą rakietę, panie mój. Zobaczymy. Martyna, czy ty się ogarnęłaś? Ogarnęłaś, dobra. To musisz pójść do łazienki, która jest tylko i wyłącznie na górze, już teraz przykro mi. Już na dole łazienka, znaczy jest łazienka, ale to w sypialni u rodziców, więc... Co to jest? Co za chabzie były? Co za chabzie by... Halo? Ja widziałem chabzie. No przecież widziałem, jak to się wydarzyło.
Dobra, nieważne. Ewentualnie to może jakieś liście były z tego... Nie, to na pewno to nie było to. O. Mówię, że są habzie. Wyjazd mi z tym, że tu jakaś paprotka kwitnie na dachu. O. Co to miało być, ja się pytam. Dobra. Czy ty się ogarniasz w tej łazience? Ogarniasz się, dobrze. Przebierz ten strój, ten wojskowy, przecież no ileż można. Proszę bardzo. I... Czy ty potrzebujesz ćwiczyć kondycję? Ćwiczenie zaczęte. Ale my tu chyba nie mamy bieżni żadnej, słuchajcie. No, nie mamy. Tu trzeba postawić bieżnię w takim razie. Bo nie ma bieżni. Albo gdzieś może na dworze. Dawaj tą bieżnię. Chociaż nie, bo ty na bieżni znowu... Gdzie jest ten taki, kurczę, asystent do ćwiczeń? Czy to będzie gdzieś tutaj? Mam nadzieję, że tak. Gdzie to jest? O, tu, o, jesteś. Tak. O ciebie właśnie mi chodziło, tylko nie wiem, czy ty jesteś tą tańszą wersją, czy tą droższą, czy to są dwie wersje, czy to jest jedna... O, to jest to zmodyfikowane, to nie. To też i to ustawimy, słuchajcie. Gdzieś, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Dobra, niech sobie to sterczy tu. I choćby już tutaj sobie ćwiczyła. Dobra. Ela, zrobiłaś? Gdzie ty? A czemu ty? Nie, no przecież dopiero 20 jest. Chodź, wstawaj. Musisz pisać artykuł. Napisz. Nie, czekaj. Dlaczego nie możesz napisać artykułu? Ja nigdy tego nie wiem, no. To napisz książkę. Sensację napisz. A ten tu wydaje te dziwne świsty. Przemek, jak u ciebie? Kończysz tą rakietę, Boże, jak dobrze. W nowym domu. Czy tobie kondycja rośnie, moja droga? Rośnie, bardzo ładnie. No, także... Myślę, że domek całkiem taki ładny jest. Bardzo przestrzenny. Nasze ptaki potrzebowały, słuchajcie, już zmiany. To już jest ich trzeci dom. Także naprawdę. Chociaż... Nie powinno się zmieniać mieszkania, wiecie o co chodzi, no ale... Piszesz, Ela? Piszesz. Bardzo... O, patrzcie, mamy Lady Gaga nawet. Pięknie jest. Przemek, kończ to, błagam cię. Skończ to już i będziesz miał z głowy i polecisz tą misję kosmiczną w końcu. Oho, Martynie się widzę znudziło. Co ty już? Nie ma... że absolutnie, chodź tu. Ćwicz sparring. Dopiero jest 22. O, Przemek kończy. Dobra, mamy to. Dobra, możesz teraz polecieć tą misję kosmiczną? Para. Uuu. Czy to będzie badaj kosmos po prostu? No badaj kosmos, no idź. Jestem ciekawy. Czy to mu zaliczy jako to? Czy nie? Jezu! Odlatuje! No i poleciał, no. Martyna, a u ciebie ten punkt się zdobędzie dzisiaj, czy...
Prosimy nie śmiecić. Przemek dostrzega w oddali inny statek, który wyrzuca swoje śmieci przez śluzę powietrzną. Teraz wszystkie te kosmiczne odpadki mkną w jego stronę. Zardzewiały opiekacz do gofrów uderza w rakietę, wyrywając dziurę w kadłubie. Przemek zostaje wyssany w otwarty kosmos. Dziękuję losowi za to, że dziś założył na siebie cały swój skafander kosmiczny. Co teraz? Próbuj uchwycić się statku. Wezwij pomoc. O mój Boże. Nie musimy, że jeszcze Przemek dednie. Nauczył się 5. poziom nauk kosmicznych. Super. Jak u ciebie? Boże, tu się za dużo rzeczy dzieje. Elka tu, Przemek tu. Przemek ma już tylko resztki tlenu, gdy przelatujący w pobliżu statek handlowy odbiera sygnał alarmowy. Przemek jest ocalony. Kucharz na statku kosmitów przyrządza dla niego coś w rodzaju tosta z serem, podczas gdy mechanik naprawia dziurę w kadłubie swoim przerażającymi pazurami. Wygląda na to, że Przemek przeżyje tę przygodę i doczeka się kolejnej... No okej, dobra, leź do domu. Tak, to jest to, czy to nie jest... Nie, to nie jest to. Jak się robi misję kosmiczną? Aha, Elka napisała książkę. Dobra, to chodź tu, moja droga. I wydaj książeczkę ładnie. O. I potem możesz iść spać w sumie. Śpi. Chociaż nie. Barabara z Simem Przemek. Proszę bardzo, zapraszam. Mam nadzieję, że on kiedyś wróci tu. A ta już też pada. Jesus. Automatyczne przełączanie, wszystkie światła. O. Dobra, Elka sobie ładnie radzi. Martynka ładnie do łóżeczka. Jestem ciekawy, czy jej się będzie wygodnie spało. No w sumie pierwsza noc w nowym domu. Boże, muszę ci zmienić tą piżamę. Okej. Elka, tobie ten skafander jest, przepraszam, w jakim celu potrzebny? Przecież tu nie jest zimno. Znaczy, teoretycznie jest, no ale... Bez przesady, halo. Macie też ładny kominek. A pójdzie spać, bo Przemek oczywiście jest w kosmosie i też... O Jezu, on biedny oczywiście pada. O, i w ogóle też na dworze pada, cudownie. Czy ty wrócisz z tej misji cały i zdrowy, czy to nie jest to? Czemu to nie jest to? Ewentualnie to się dopiero zaraz zaliczy. Poczekajcie, zobaczymy zaraz. Co tu się wydarzyło? Swędzenie, o mój Boże. Już zaraz będziesz... Tak, to jest to! Alleluja! Boże, będzie miał awans w końcu. Dobra. Wykąp się. Ogarnij się. I śpij. Boże, co? Jeszcze tylko coś użarło. Ja nie wiem. Elka, a ty możesz wstać na chwilę? O, super. Znaczy nie, no, ogarnij się. Nie. Przemek, stój. Skorzystaj. Ela, chodź. Barabara. Trzeba uczcić nowy dom. Nie waż się iść spać. Nie gadaj z nim, tylko zapraszam do... O! Jak ta ładnie komoda się odbija tu, w sensie to jest etażerka bardziej? Czy możecie? Wstawaj. Dziękuję. Tam. Z tą rakietą trzeba też, czekajcie, porządek zrobić tu, bo ona nie może tak stać, jak tak sterczyć, jak jakaś widły w gnoju, no. Boże. To też jacuzzi może damy sobie tutaj na razie. O. Niech będzie. O. I ona tak teraz też nie odstrasza, bo no, w sumie to wygląda dziwnie. Drzewo, rakieta, drzewo. No ale... No ale dobrze, no. Jak u was? Wszystko dobrze? Martyna, w ogóle jak ty śpisz, czy... A czemu ty nie śpisz? Śpi! Czemu żeś się zerwała? No. Przemek, where are you going? Śpi. Ty, dlaczego nie idziecie spać od razu? Halo? No.
Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca odcinka. W kolejnym sobie zrobimy imprezę powitalną w nowym domu. Zaprosimy oczywiście wszystkich i będzie huczna imprezka. Także co? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dla Was oczywiście serdeczne lwki, kiski i besowskie. Was buziakuję bardzo mocno i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!